Cześć, nazywam się Paulina Mikuła, a to jest mój podcast Ludzie się nie zmieniają, w skrócie LSNZ. Stawiam tezę, że zmiana jest nieodłącznym elementem życia. Mam rację czy przesadzam? Porozmawiajmy o tym. Asiu, po pierwsze bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Bardzo się cieszę za to zaproszenie. Podcastu, przypomnijmy to, który poświęcony jest zmianie. I Ty w swoim życiu przeżyłaś sporo zmian, o czym być może zdążymy porozmawiać, ale tym razem chciałabym się skupić na tym, że dość niedawno zaczęłaś sama jeździć samochodem. Mm-hmm. I dla mnie jazda własnym samochodem to był prawdziwy game changer, life changer, nie wiem co jeszcze changer, więc chciałabym dopytać, jak było u Ciebie, ale zacznijmy od początku. Czyli, czy mogłabyś powiedzieć, kiedy zrobiłaś prawo jazdy i jak przebiegał kurs oraz egzamin? Ja zrobiłam prawo jazdy w 2013 roku i wtedy mi się wydawało, bo tak rodzice uznali, że to jest taki dobry prezent na 18 urodziny i ja myślę, że też w ogóle w wielu domach tak jest, że to jest taki, no bo kurs prawa jazdy kosztuje dość sporo, więc tam się rodzina składa, no i to jest taki fajny prezent, bo to też trochę tak świadczy o dorosłości, nie? Że jeździsz samochodem i to taka jest niezależność i w ogóle, no i to się przydaje przecież do pracy, więc tam w CV se możesz wpisać. Więc to miało być dla mnie takie wrota do bycia dorosłą. Tak mi się wtedy wydawało, że jeżdżenie samochodem to jest dorosłość i że to można tak nazwać. Mimo tego, że część moich znajomych, miałam taką koleżankę, która zrobiła prawo jazdy już jak miała 16 lat. Mhm. I po prostu jeździła gdzieś tam i to było legalne. Miała jakiś taki malutki samochodzik, więc a wtedy wiedziałam, że ona na pewno nie jest dorosła, więc nie wiem skąd to przekonanie we mnie było, ale tak mi się wydawało, że to jest taki, wiesz, wejście do dorosłości. I miałam, tak myślałam, że jak moi rodzice, że skoro ja już zrobię to prawo jazdy, to znaczy, że mój tata będzie mi dawał swój samochód. I trochę się nie dogadaliśmy na początku, kiedy zaczynałam ten kurs, bo mi się wydawało, że ja robię to prawo jazdy w konkretnym celu, czyli że będę mogła tego auta rodzinnego używać. No ale mój tata był dosyć, no powiedziałabym, oporny w tym temacie. Jakoś nie uległ moim prośbom i w zasadzie pożyczył mi auto tylko raz, już po tym, jak to prawo jazdy zdałam. W ogóle mój kurs prawa jazdy zaczął się bardzo źle, bo pierwszą lekcję jazdy, pamiętam, że zakończyłam wcześniej niż było założone, bo wjechałam w taką górę piachu, bo gdzieś jeździliśmy na jakimś takim placyku i po prostu wbiłam się w tę górę piachu i ten samochód uległ delikatnemu zniszczeniu. Mhm. I mi się wtedy wydawało, że to jest po prostu, wiesz, że to są jakieś znaki, że wszechświat mi daje znaki, że ja nie powinnam być za kierownicą, że to jest, że jeżeli na pierwszy, jeżeli ten facet nawet ma pedał hamulca i on go nie użył, to znaczy, że ja po prostu zrobiłam coś źle i że to jest na pewno jakiś znak. Więc tak mi się gdzieś w głowie ułożyło to, ale nie... Poczekaj, przepraszam, że ci przerwę, bo ja tak będę się wtrącać ze swoimi historiami, bo mam oczywiście ich mnóstwo, a twoja historia z wjechaniem w jakąś kupę piachu, tak, przypomniała mi, że na mojej trzeciej albo czwartej lekcji ja wjechałam na taki wysoki krawężnik i troszkę się kołpak wygiął. I potem pojechaliśmy testować, ćwiczyć te wszystkie manewry na placu i mój instruktor tak podprostował ten kołpak, po czym wręczył mi butelkę wody. Ja powiedziałam, nie, ja dziękuję, nie chcemy się pić. A on tak na mnie patrzy z takim polcowaniem, mówi, polej mi, bo mam ręce brudne. Jezus. No słuchaj, i u mnie to po prostu zakończyliśmy milczeniem. Już pan się nie odezwał do mnie, ja też się nie odezwałam, po prostu rozpłakałam się. Powiedziałam, żeby mnie odwiózł do domu, ja już nie chcę jechać. I pamiętam, że płakałam w objęciach mojego ówczesnego chłopaka, że już po prostu nigdy tam nie pójdę, nigdy się nie zjawię na tym kursie, już tego pana Mietka, czy tam nie pamiętam, jak się nazywał, już w życiu mnie nie zobaczy. Ale ta chęć jazdy autem i taki, no ale też oczywiście to, że już było zapłacone, nie, więc trochę głupio było zawieść dziadków i rodziców, więc uznałam, że no muszę się tam znowu pojawić. I tak się przeklekotałam tam, wiesz, przetarabaniłam przez te wszystkie jazdy i pozdawałam wszystkie te egzaminy wewnętrzne i później ten wewnętrzny egzamin, który był organizowany. I jeszcze pamiętam, że wykupiłam sobie tak z godzinę przed oficjalnym egzaminem, wykupiłam sobie jazdę ostatnio i na tej jeździe pojechałam pod prąd ulicą główną w Olsztynie Piłsudskiego. I wtedy sobie pomyślałam, oho, to chyba jest symbol mojego niezdania. I okazało się, że te godziny później już nie popełniłam żadnego błędu. Przepraszam, popełniałam... Czyli zdałaś za pierwszym razem? Tak, ja jestem z tych, którzy zdali za pierwszym razem, ale mój egzamin nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać
uważam, egzamin, bo to mój Amadeusz, mój narzeczony obecny, mówi, że to w ogóle, że ten pan egzaminator mnie przepuścił z litości. Mhm. Ale uważam, że w zawodzie egzaminatora prawa jazdy nie ma czegoś takiego jak przepuszczenie kogoś z litości, bo wiadomo, że to jest ogromna odpowiedzialność, dawanie komuś takiego dokumentu, więc ja, gdybym ja sama była swoim egzaminatorem, to bym sobie tego prawa jazdy nie dała w tamtym momencie, ale ten pan uznał, że to, że na przykład kapały mi łzy, ja starałam się bardzo, jak już zrobiłam pierwszy błąd i wiedziałam, że to już mnie dyskwalifikuje, że już po prostu, upierdalam ten egzamin, już zaraz mnie po prostu pan każe wracać do tego WORD-u w Olsztynie, to on mi kazał zrobić jeszcze jedno podejście do tego parkowania. Nie pamiętam, czy to było parkowanie tyłem, czy jakiś taki, czy miałam się gdzieś zmieścić równolegle, nie pamiętam już, bo już miałam oczy za łzami. I próbowałam to robić, ale to, co się okazało i przed czym zawsze przestrzegam wszystkich, którzy uczą się na kursie, a później idą na egzamin, to, że inną dynamikę ma pojazd, który jest na benzynie, a inną, jak jest w gazie. Mhm. Ja o tym nie wiedziałam. I jak jeździłam sobie płynnie tym Oplem Corsą po Olsztynie i już to sobie ten gaz obcykałam, to okazało się, że te wordowskie, egzaminatorskie auta, całe samochody nie są na gazie. Bo im się nie opłaca, że to ma być taniej. Oni po prostu są na benzynie, albo na dieslu. W każdym razie inaczej ten silnik, inaczej to sprzęgło, inaczej działało, inaczej gaz w ogóle. Więc ja, jak się przesiadłam, to był pierwszy raz, kiedy prowadziłam samochód na benzynę. I to było, ja w ogóle nikt mnie przed tym nie ostrzegał. Więc ja, jak sobie ten wyćwiczony tam po łuku, bo to oczywiście jeszcze mnie też ten pan, mój nauczyciel nie uczył, jak to zrobić legitnie, tylko po prostu na którym pachołku mam zrobić obrót kierownicą, a na którym pachołku mam to rozprostować, więc w ogóle o kant dupy rozbić taka wiedza. Więc to mi nie dało takiej pewności, że ja jestem w stanie to zrobić w każdej sytuacji, ale jeszcze najgorzej, jak odpaliłam ten samochód i zobaczyłam, że on jedzie inaczej i że mnie szarpie. Mhm. On mi gasł, skakałam jak żaba w tym samochodzie i nie widziałam, co się dzieje, bo ja przecież przed chwilą, jeszcze godzinę wcześniej prowadziłam samochód i szło mi płynnie, poza tym tam, że pojechałam pod prąd. Ale wszystko było super, świetnie parkowałam, wszystko wycofowałam, a okazało się, że ten samochód w ogóle nie, tak jakby mnie nie słuchał. I byłam już tak spięta, łzy mi kapały i mówiłam, nie wiem, co się dzieje, proszę pana, nie wiem, dlaczego nie mogę jechać, jakby o co chodzi z tym samochodem, czy to jest jakaś pułapka, czy jestem w jakiejś, wiesz, kamerze ukrytej, o co tu chodzi. No i ten pan powiedział, że mam być spokojna i po prostu robić to, co on mi każe. No i faktycznie robiłam te rzeczy, co on mi kazał, i tam i tyłem, i przodem, i parkowanie, i równolegle, i coś tam, i to rondo słynne w Olsztynie, Bema, które jest koszmarne, i później to, na które wysyłają jeszcze, znaczy teraz już wiem, że ono jest spoko, nie, ale wtedy to było koszmarne, bo tam wszyscy oblewali, plus jakiś w ogóle świetny kwadratowe rondo w Olsztynie istnieje. Mm. Tak, rondo może być kwadratowe i ono nie dość, że jest kwadratowe, to jeszcze na środku ma szalet miejski i kwiaciarnię i parking. Więc dookoła tego ronda, w sensie dookoła tego ośrodka. Więc jak idziesz po tym rondzie, to jeszcze musisz zwracać uwagę, czy ktoś nie wyjeżdża z tego. Więc nie wiem, czy ono już chyba zostało przebudowane, to rondo. To było rondo przy Manhattanie. I wszystko to mi tam przeszło, w sensie trzęsłam tym autem po prostu okropnie i gasł mi cały czas i skakałam jak żaba. I więc ja już wracałam, w zasadzie jak już zrobiłam wszystkie te rzeczy, on sam sobie notował i ja już wiedziałam, że je nie zdałam. Mhm. I on powiedział, dobrze, proszę pani Anno, wracamy do WORD-u, do tego egzaminatorskiego centrum egzaminacyjnego. No i jedziemy i ja już po prostu wiedziałam, że nie zdałam, więc już mi przybyło wszystko jedno. I jak wjeżdżałam na ten parking, tam gdzie już ci inni, wszyscy oblali tego dnia. Mhm. Wszyscy przede mną oblali, ja byłam ostatnia, więc tak mi się wylosowało. Więc jak wjeżdżałam tam, to jeszcze przy wjeżdżaniu na ten parking wordowski potrąciłam 3 pachołki, bo już miałam w dupie to, gdzie jadę, już w ogóle, wiesz, ścinałam zakręty i ten. I zaparkowałam i powiedziałam, już wiem, że nie zdałam. A on mówi, nie pani zdała. I ja jakim cudem w ogóle. I on chyba coś porzucił takiego, że mało kto by potrafił być tak, żeby zachowywać takie opanowanie przy takiej sytuacji, że coś idzie tak nie po pani myśli. Wow. Coś takiego pamiętam, że powiedziałam. Ja byłam, bez kitu czułam, że ktoś mnie nagrywa, że to jest niemożliwe, żebym ja po tych pachołkach, co teraz 3 potrąciłam. On mówi, ale to już nie była część egzaminu. Mm. I mi wręczył ten papier, że ja zdałam ten egzamin i faktycznie nie poddawałam się. Jak mi raz nie wyszło to zaparkowanie, to zaparkowałam drugi raz, bo on widział, że to jakby nie była kwestia techniki, tylko tego, że to auto w ogóle mnie nie słuchało. Mm-hmm. I jak dostałam ten papier, wyszłam stamtąd w ogóle tak zdziwiona, bo cały czas miałam wrażenie, że ktoś za mną zaraz pobiegnie i powie, że mam to oddać, ten kwitek, że to jest nieprawda. I przyszłam do domu i byłam nadal w takim, że nie mogłam się tak z tego cieszyć, bo wiesz, trochę jakbyś wiedziała, że coś zepsułaś i ten ktoś by ci to naprawił i powiedział, nie martw się, ale nadal wiesz, że to już zostało zepsute. Więc miałam takie podejście, że trochę na to nie zasługuję i
to podejście utwierdził, w tym podejściu utwierdził mnie mój tata, kiedy dał mi, tam zepsuła nam się pralka i pojechaliśmy, ja i mój tata, do babci, 4 ulice dalej po prostu, zawieźć pranie, żeby u babci w pralce wybrać. I jak jechaliśmy tym samo, ja pierwszy raz usiadłam za kołami, za kierownicą naszej starej Mazdy, takiej, o Jezus, nie wiem ile on miał, 15 albo 16 lat już wtedy. I to był samochód, który, mój tata nie był pierwszym właścicielem, więc on już był trochę wyjeżdżony i mnie też tata nie uprzedził, że on trochę wie, jak tego sprzęgła używać, że trochę inaczej to auto działa niż nowe auto, na którym ja się uczyłam jeździć. Więc ja ruszałam z piskiem opon. W ogóle rwało mną. Mój tata mówił, hamuj, czemu tak jedziesz? Jak wariat drogowy, masz teraz się to, zatrzymaj się tu. I ja byłam taka spięta, bo chciałam się tacie pochwalić, jak ja pięknie jeżdżę, nie? No bo zdałam egzamin, chodziłam na te wszystkie jazdy, wiedziałam, że mi dobrze szło. I mój tata był przerażony tym, jak ja jeżdżę. Mówił, jak ty jeździsz? Czemu ty już tu powinnaś hamować? Puść to sprzęgło. I ja byłam, bez kitu poczułam, o mój Boże, już nigdy więcej nie wsiądę za kierownicę. I tak się stało? I tak się stało na 10 lat. Po prostu uznałam, że to nie jest mi pisane, że to jest dla mnie taki stres, że mój tata tak na mnie nakrzyczał w tym samochodzie, że mi powiedział, że ja się nie nadaję do tego, że po prostu mam wysiąść i on wróci, że ja już nie wracałam tym samochodem, tylko faktycznie on kierował. I po pierwsze, tym samochodem się fatalnie prowadziło, bo to tak jakbyś mi kazała nagle wsiąść na, nie wiem, motorówkę i umieć od razu nią, wiesz, kierować. To jest w ogóle coś, czego ja w życiu nie miałam w ogóle pod stopami, więc to bardzo dziwne, że mój tata mnie nie ostrzegł, że tam to sprzęgło, to może by było w sumie trzymać w kuchni i mama by mogła przyciskać, a ono by wtedy to auto gdzieś tam jechało, bo ono może było wywalić to sprzęgło, ono już nie działało. Więc nie wiem, jakim cudem... I bez wspomagania pewnie też było. Absolutnie, to był jakiś... W ogóle nie, ani kamerek żadnych, ani żadnych czujników, wiesz. To był taki po prostu stary samochód. Już go nie ma z nami. Już spoczywa na po prostu cmentarzysku aut. W każdym razie, chyba normalnie podwozie z niego prawie odpadło już w którymś momencie. Więc jak mój tata sobie kupił nowy samochód, to już było zakodowane między nami, była taka niepisana umowa, już taki jakby kontrakt, że ja już po prostu nie mam dostępu do tego auta. Że nie. Że jakby ja już nawet nie prosiłam go o to, ja nawet bym nie miała czelności, ale też nie miałabym żadnej przyjemności z prowadzenia auta mojego taty, bo po prostu wiedziałam, że on jest zbyt emocjonalnie chyba związany z tym samochodem i z tym, jak powoli trzeba przejeżdżać przez progi zwalniające, jak trzeba omijać dziury, jak w jaki sposób tam, nie wiem, wrzucać biegi, że ja się po prostu do tego nie nadawałam. Nie wiem, czy też miałaś taką sytuację, że zdałaś egzamin i miałaś dużą przerwę, czy po prostu... Tak, właśnie u mnie było bardzo podobnie, tyle że zdawałam egzamin w 2011 roku, będąc już na studiach, czyli już mieszkałam w Warszawie i wróciłam do domu, no bo nie chciałam robić kursu w Warszawie, to tramwaje, więc pojechałam do mojej rodzinnej miejscowości, zdawałam w Zamościu, zdałam za drugim razem, za pierwszym razem nie przepuściłam rowerzysty, więc dostałam po hamulcach i pan przesiadł się. Powiedział, żebym zatrzymała samochód i że się przesiadamy i chciał mnie koniecznie odwieźć do Wordu. Ja powiedziałam, nie, ja się przejdę. Bardzo był intensywny, jeśli chodzi o namawianie mnie, ale ja naprawdę musiałam ochłonąć. A za drugim razem uznałam, że zagram Mariolę, że pójdę w tą drogą Marioli, czyli trzepotałam rzęsami i mówiłam, ja bardzo przepraszam, ale czy w tym samochodzie jest taka pompka do siedzenia, bo widzi pan, jaka jestem malutka? I może, a on, tak, wie pani co, ja pani przyniosę poduszkę. I jeszcze przyniósł mi poduszkę i potem już wsiadłam, robiłam te wszystkie rzeczy, które musiałam zrobić i pamiętam, że próbowałam go zagadywać, a ten egzaminator, nie, proszę do mnie nic nie mówić, proszę się skupić na jeździe. No i akurat ten egzamin był bardzo, bardzo przyjemny, zakończył się sukcesem. No i wróciłam do Warszawy. I koniec. I nie było jazdy. Po 2 latach rozpoczęłam swój związek. Ale czy to dlatego, że wiedziałaś, że tam są te tramwaje? Nie, dlatego, że nie miała samochodu. A, okej, czyli ta przerwa była, wynikała nie z tego, że ty się bałaś, powróciwszy do Warszawy, ale spróbować też się swoich sił? Też się bałam, dlatego, że 2 lata później weszłam w związek z mężczyzną posiadającym samochód i on mnie namawiał, żebym jeździła tym samochodem, ale właśnie. To ja też, tak samo. No, ale właśnie, to nie był mój samochód. Ja wiedziałam, że się muszę wielu rzeczy nauczyć, że są te tramwaje, więc nie chciałam jeździć w cudzym samochodem, żeby właśnie nie...
spowodować wypadku, nie napytać sobie biedy. I pamiętam, że mój partner mówił, no to jedź tak, żeby nie było wypadku. A jak ja w coś wjadę, no to jedź tak, żeby w nic nie wjechać. I to było fatalne, To było wszystko źle podprowadzone. Wypadki to nie jest tylko, że to jest nasza wina, nie? Tak. Tylko czasem może być tak, że bierzesz czyjś samochód, pożyczasz go, a na parkingu ktoś ci na przykład zarysuje i wtedy jak masz się wyjaśnić, jak masz to wytłumaczyć? No, niektóre rzeczy nie masz na nie wpływu, nie? Tym bardziej, że to początek związku. Kierowca i ciebie wjechać. Oczywiście, tym bardziej, że to początek związku. Nie chcesz zaczynać od tego, że zajechałaś samochód. Ale... Poza tym, kto nie lubi być wożony? Umówmy się. Ja lubię być wożona. Ja też. Znaczy, teraz już wolę prowadzić, ale bardzo lubiłam być wożona. Mhm. I to było dla mnie wygodne. Jak szliśmy na imprezę, to ja mogłam się napić wina. Jak na przykład coś trzeba było załatwić, Tadeusz musiał to załatwić, bo to było daleko, więc ja nie mogłam przecież jechać z trzema przesiadkami autobusem, bo łatwiej było tam pojechać do celu od razu, załatwić to, co trzeba. No a ja przecież nie prowadzę. Mhm. Więc to zwalniało mnie, nie bycie kierowcą, zwalniało mnie z bardzo wielu obowiązków. U mnie było tak samo, tylko że nie lubię prosić kogoś o coś. I czasami też spotykałam się z odmową, więc... Nie, no to mnie też to doprowadzało, słuchaj. To ja do dziś wspominam sytuację, jak miałam syndrom wicia gniazda, będąc w ciąży i prosiłam mojego partnera o to, żeby mnie zawiózł do IKEA, bo ja koniecznie muszę zobaczyć jakiś przewijak. Mimo tego, że byłam, nie wiem, w szóstym miesiącu, czy tam w siódmym i w ogóle nie powinnam się jeszcze zastanawiać nad kupnem przewijaka, żeby go trzymać w domu, bo to po co to ma stać? Ale ja już wtedy musiałam zobaczyć, czy ta szafka tam wejdzie, czy ja musiałam kupić coś, co po prostu coś czułam, że muszę zmienić w przestrzeni, żeby... No po prostu to są hormony i nie da się tego wytłumaczyć jakoś, wiesz, sensownie. I mój... Dobrze, mi się nie chciało. I on powiedział, ale mi się nie chce, nie będę teraz jechał. I mówi, proszę cię, zawieź mnie do IKEA, co cię to kosztuje? I ja wiedziałam, że on to mówi tylko z przykrem. Mówi, nie zawiozę cię, bo mi się dzisiaj nie chce. Mhm. Możemy w inny dzień pojechać. A ja w inny dzień nie mogłam, bo pisałam wtedy książkę i miałam swój harmonogram i wiedziałam, że tylko teraz, w tym momencie musimy wyjść i jechać do tego sklepu. I mnie to tak wpieniło. To była chyba najbardziej agresywna kłótnia, jaką odbyłam kiedykolwiek z kimkolwiek, bo byłam nie dość, że targana hormonami ciążowymi, to jeszcze ta frustracja, że ja mam to prawo jazdy, a nie jeżdżę. I byłam zła na mojego tatę, że mi tak poustawiał w głowie, że się nie nadaje do jazdy. I byłam zła na siebie, że miałam próby, bo ja miałam próby takie, że w Warszawie Amadeusz mówił, usiądź za kółkiem, ja ci pomogę, będę ci wszystko teraz mówił, teraz sprzęgło, wiesz, jakby dodaj gazu i mi na przykład gasło, on pierwszy raz pod blokiem, miałam pojechać, nie wiem, jedno skrzyżowanie, ale się bałam, to nie był ten moment. Że miałam wrażenie, że nie jestem na to gotowa, że to nie jest to, co chcę teraz zrobić, że po prostu nie czuję się pewnie za kierownicą. Uważam, że jeżeli ktoś nie czuje się pewnie, czuje, że może zrobić coś głupiego, to niech nie wsiada za kółko. No to tak. Jakby dla mnie było zawsze bardzo, dla mnie w ogóle jazda samochodem jest ogromną odpowiedzialnością. Mhm. Nie tylko za siebie, ale też w ogóle za wszystkich innych uczestników ruchu i wszystkie nawet koty, które po osiedlu chodzą albo śpią pod naszymi samochodami zimą. Więc miałam jakieś takie myśli, że po prostu, że to nie jest ten czas, że ja muszę iść na jazdy doszkalające, że muszę sobie przypomnieć, że Warszawa to na pewno nie jest miejsce, w którym ja nadal nie jechałam, słuchaj, samochodem po Warszawie. Po Olsztynie już jechałam, ale po Warszawie nie. Nie odbyłam też żadnej takiej trasy. A ja po centrum też nie. No to po centrum widzisz, ale no to ciężko tutaj też znaleźć taką granicę, gdzie jest centrum. No... Bo kumam, że można jechać tam za targówek, coś tam, ale to tam jest jeszcze więcej pasów do zmieniania. I więcej tych takich, ja to nie lubię tych takich, wiesz, coś tak wjeżdża, żeby tam za 200 metrów wybierz prawy zjazd. Ale nie wiesz, czy ten bardziej prawy, czy taki na taki most. Tak, to ale to wiesz, to problemy z tym nie tylko ja mam, tylko nawet Amadeusz też tak ma, no bo one są po prostu na tym GPS-ie, wiesz, czasami nie widać tego dokładnie, zwłaszcza jak się skupiasz na jeździe, no to jak rzucasz okiem na GPS i tam widzisz, że masz odbić leciutko w prawo, to nie wiesz, czy to już jest ten zjazd, czy zmienić pas po prostu. Więc... Wiem, o co chodzi. To jest dla mnie trudne. No, ale co się takiego stało? Ale centrum Warszawy to nadal też... Do Warszawy jeszcze wrócimy, ale co się takiego stało, że jednak wsiadłaś do tego samochodu? Myślę, że dużo rzeczy się musiało na to złożyć. Musiałam sobie przede wszystkim poukładać w głowie, że nie jestem tym, co mówią o mnie rodzice i inni ludzie. Mhm. Ale to już była praca terapeutyczna, bo ja tak bardzo przywarłam do tego, że to, co mówią nam rodzice, jest prawdą, no bo oni są mądrzejsi. Bo są starsi. No tak. Przecież to są rodzice, oni się nie mylą. Mhm. Jak to by było na świecie, gdyby rodzice się mylili? Przecież
Nie, to w ogóle to nie istnieje. Więc ja po prostu bardzo brałam do siebie to, co słyszałam. Po drugie, musiało to dojść do takiej frustracji, bo w ogóle uważam, że bardzo dużo rzeczy w życiu się rodzi z frustracji. I nawet dzieci się uczą chodzić, nie tylko z ciekawości, że tam gdzieś coś leży, czego one chcą dosięgnąć, tylko to też związane z tym, że one są tak złe, że nie mogą tego dosięgnąć, że już po prostu muszą, że wszystkie mięśnie wprawiają w ruch, że z tej złości, z tej frustracji dzieci się uczą chodzić, żeby być bardziej niezależne. I mam wrażenie, że u mnie kilka takich musiało się, jak wiesz, jak w Tetrisie, nie, musiało się kilka rzeczy idealnie ze sobą skleić, żeby to był ten idealny klocek zapełniający mój lęk przed jazdą samochodem. To musiało być też to, że czułam się cały czas zależna od Amadeusza, kiedy potrzebowałam coś załatwić i to już mi się przestało podobać. Po drugie, urodziłam dziecko i też nie chciałam się czuć zamknięta w domu, a to jest bardzo trudne, jak się jest rodzicem, zwłaszcza też na emigracji, wiesz, w momencie, kiedy mam ograniczone tak naprawdę pole tutaj znajomych i czasem trzeba było gdzieś z dzieckiem dojechać, bo to był zbyt daleki dystans, żeby go pokonać wózkiem, zwłaszcza, że moje dziecko nienawidziło wózka. Mhm. Więc to przemieszczanie się, czy do lekarza, czy załatwianie jakichś rzeczy, nawet i tu niestety też to zrozumieją wszyscy rodzice, to, że można powiedzieć, jadę po zakupy i wychodzisz i masz chwilę bez dziecka w ciszy, to jest bardzo kuszące dla osoby, która spędza czas w hałasie. Więc to były takie, wiesz, kolejne takie klocki, które mi się tam do tej głowy dopinały. I to nie było tak, że ja nawet, bo ja zaczęłam jeszcze się przygotowywać do jazdy samochodem przed dzieckiem, już będąc w ciąży. Mhm. I wzięłam sobie kilka jazd doszkalających z takim panem Robertem tutaj, Polakiem na Islandii, który jest też właśnie egzaminatorem, ale też robi kursy prawa jazdy. I on był tak kulturalny, to była w ogóle nowa jakość w nauczycielach do prawa jazdy, bo zawsze miałam wrażenie, że ja miałam jednego nauczyciela i on był taki, powiedziałabym go teraz, już takie, nie pozwoliłabym na takie rzeczy i takie teksty, jakie on do mnie puszczał, no ale miałam, wiadomo, miałam 17 czy tam 18 lat i to było takie wtedy, że no nie można było tak komuś powiedzieć, proszę pana, pan trochę chyba przekracza pewne granice, więc te takie, wiesz, rączkę na kolanku pamiętam, że miałam i to w ogóle, jak poznałam pana Roberta i to, jakim jest kulturalnym człowiekiem, jakim jest spokojnym, opanowanym, traktującym człowieka z szacunkiem, To było ekstra, więc to mi dało dużo, dużo takiego wiatru w skrzydła. Ale mieliśmy z Amadeuszem bardzo stary samochód. Takie kupiliśmy Volvo, nie wiem jakie to było, coś tam chyba 40. Ale nie, niestety moje wymarzone Volvo XC40, o którym śnię i kiedy widzę je gdzieś, to po prostu, wiesz, oczy mi łzawią z tego, że bardzo bym marzyła, żeby mieć taki samochód. No to trzeba się do Volvo uśmiechnąć. Możesz ciszej, proszę? Trzeba się do Volvo uśmiechnąć. Wiesz co, nie, po prostu uwierzę w to, że nie żadne manifestacje i afirmacje, tylko po prostu stan konta musi mi na to pozwolić. Mhm. W każdym razie mieliśmy takie bardzo stare to Volvo i ono, to nie był samochód, który, wiesz, miał kamerkę cofania, czy tam jakieś różne fajne alarmy, czy coś tam. To w ogóle nie było nic takiego. No i też w zasadzie nie sądziłam, że ten samochód będzie takim samochodem na dłużej, bo on się cały czas psuł. Więc wiedziałam, że to będzie na sam początek z tym naszym dzieckiem, ale że później po prostu sobie pozwolę na kupno może jakiegoś nowego samochodu i że będzie on trochę lepszy. No ale oczywiście co się stało? No stało się po prostu to, że próbowałam bardzo w samochodzie sobie dawać radę, ale on mi gasł, on mi szarpał i zepsułam w nim sprzęgło, bo już było chyba takie sprzęgło, takie bardzo bliziutkie tego, żeby je zepsuć. I co jeszcze było koszmarne? To jest to, że jak chodziłam na jazdy, te doszkalające z panem Robertem, to on sobie na przykład mówił: pani Joanno, pani tak dobrze jeździ, wszystko pani wie, wszystko pani pamięta. Powtórzyła sobie pani znaki, bo sobie jakoś tam ściągnęłam aplikację taką do... ja się zapisałam na ten islandzki po prostu oficjalny kurs prawa jazdy, żeby sobie przypomnieć teorię tylko, żeby sobie znaków się nauczyć, bo tutaj są też takie znaki, których ja nie wiedziałam, co oznaczają. Plus jakieś tam, wiesz, co zrobić przy zderzeniu z owcą. W ogóle ten kurs prawa jazdy na Islandii wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. I myślę, że jest o wiele bardziej stresujący i tam masz jakąś taką w ogóle symulację tego, że siedzisz i masz dachowanie, jak masz się odpiąć z pasów, sytuacja jakiegoś zderzenia, wodowanie, coś tam. Naprawdę tutaj są takie symulatory, że się wchodzi do takiego samochodu, który się tak kręci. Jak wiesz, w jakimś takim centrum astronautyki czy coś tam, czy wiesz, jakiś lotów w kosmos. Więc tutaj ten egzamin jest inny, ale ja się zapisałam tylko na tę część teoretyczną, żeby po prostu sobie online zrobić taki kursik, przypomnieć sobie znaki. No więc jak ja już jeździłam z tym panem Robertem i ten pan Robert był taki cierpliwy, to ja sobie i tym nowym autem jeździłam, w sensie jakimś takim, no wiesz, no normalnym
samochodem, jakich wiele na tył, nie jakąś Teslą, tylko po prostu takim, że łatwo się nim jeździ, jest zwrotny i fajny, i fajnie się nim kieruje, to faktycznie on sobie mógł, wiesz, prowadzić te rozmowy telefoniczne albo siedzieć sobie w mediach coś tam czytać, bo po prostu mówił, że się nie boi o mnie, że ja jeżdżę dobrze, że nie popełniam żadnego błędu na przykład przez całą godzinę, więc potrzebowałam sobie jeszcze przypomnieć parkowanie, w tym parkowanie przodem i tyłem, a równolegle powiedziałam, że jakby nie muszę tego umieć. W sensie nauczę się w swoim czasie. Ja po prostu potrzebuję jeździć, nie zabijając nikogo po drodze i żebym trafiała zaparkować na przykład pod przedszkolem. No i to było już jak Helena była mała, czyli już po jej urodzeniu, bo zawiesiłam to trochę, kiedy jazdy i połóg, czy tam nie wiem, bycie z małym dzieckiem, to raczej się nie szło dla mnie w parze, chociaż niektórzy to łączą. Więc ja po prostu potrzebowałam konkretnego dobrego dnia. I wtedy wydarzyła się sytuacja, że miałam umówioną wizytę u kosmoteloszki, i myślałam, że Amadeusz mnie zawiezie, ale on powiedział, że on mnie nie zawiezie, bo przecież musi być z Heleną, bo Helena ma drzemkę. I ja powiedziałam, no jak to mnie nie zawieziesz? On powiedział, no to weź po prostu kluczyki i pojedź sama. Jezu. I ja wtedy powiedziałam, Jezus, mam 15 minut do tej wizyty. Czy to jest ten moment, kiedy faktycznie wezmę kluczyki i wyjadę? I to był ten dzień. Mimo tego, że tydzień wcześniej była sytuacja, że też chciałam gdzieś jechać do sklepu czy coś, nie wiem. I zeszłam na dół, już byłam w butach, już wzięłam kluczyki, wszystko wzięłam, spakowałam prawo jazdy, bo też musiałam je przecież w ogóle przywieźć z Polski, bo ja go nie brałam na Islandię, bo po co mi tutaj prawo jazdy, skoro ja nie jeżdżę. No tak. Więc ja wzięłam to wszystko ze sobą i wtedy po prostu się cofnęłam. Bo uznałam, że to nie jest ten dzień, że jednak wolę na piechotę albo, nie wiem, elektryczną hulajnogą. Więc to jest takie, że chyba musi nadejść ten konkretny moment i musisz poczuć tę ogromną potrzebę i taką ogromną chęć, żeby jechać. No i słuchaj, dojechałam. W sensie byłam tak spięta, byłam tak spocona. To nie było daleko. Ja myślę, że to było kilometr albo coś, ale tam były chyba z 4 światła, w ogóle wiesz, zmiana pasa, włączanie się do ruchu, zaparkowanie pod tą kosmetolożką, więc to dla mnie to było... Mój Boże, mój Boże. To było jak podróż do Warszawy, do centrum. A to był tylko Reykjavik i to jeszcze w środku dnia, gdzie prawie nie było samochodów. Ja to rozumiem. Jak ja wyszłam stamtąd, byłam tak wzruszona swoim, to, że pojechałam i cały czas jak jechałam, to mówiłam sobie, teraz zmienisz pas, teraz patrz, lusterko prawe, w lewe lusterko, dobra, patrz, teraz dogazuj sobie. Bo ja mam i tak, jeżdżę na automacie i mam kamerę cofania, więc uważam, że są w ogóle dwa najwybitniejsze związane z motoryzacją usprawnienia, jakie człowiek wymyślił. Nie tam to, że samochody elektryczne, nie, że tam one same potrafią zaparkować, chociaż to fajnie też by było, ale po prostu to są jakby bez tego jestem w stanie prowadzić, bo już prowadziłam samochody, które nie mają tych usprawnień, ale i tak, ale to nie było to samo. W sensie nie czułam takiej swobody, nie? No to u mnie było tak, że rozstałam się na jakiś czas z moim partnerem i wyprowadziłam się na obrzeża Warszawy. No i to był moment, w którym straciłam kogoś, kto mógł mnie podwozić i wylądowałam na obrzeżach Warszawy. Jezu. Więc to był taki bodziec, żeby kupić samochód. Swój własny. Tak. I z jednym kolegą pojechałam oglądać, a z drugim kolegą pojechałam kupić. I tak tylko się w tej Toyocie ci panowie. Czemu to nie był ten sam? Dlatego, że jeden kolega był lepszy w wyborze, dopytywał o różne szczegóły, co się działo z tymi samochodami, doskonale wiedział, jakie pytania zadać, a drugiego poprosiłam, żeby przejechał się tym samochodem za mnie. Okay. I on mieszkał bliżej. A ty nie chciałaś go przetestować? Nie, co ty? Nie. Jak miałam siąść do nieswojego jeszcze samochodu? A, no tak, no w zasadzie prawda. Tak, no. I ten pierwszy mieszkał dużo dalej, a ten drugi był moim sąsiadem, więc już nie chciałam tamtego ciągnąć spod Warszawy, żeby z drugiego końca Warszawy, żeby się przejechał, bo ja się wstydzę, czy tam boję, czy tam cokolwiek. No więc przejechaliśmy się, ja ten samochód kupiłam i już wyjeżdżając z Toyoty, już ja jechałam. Troszkę za bardzo się trzymałam środka, więc ta prawa strona tak za bardzo na poboczu, ale powolutku nauczyłam się jeździć. Tylko na początku czułam, że wszyscy dookoła wiedzą, że ja nie potrafię jeździć. Miałaś coś takiego? Tak, ja też tak miałam, oczywiście. Wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą i myślą sobie, what the fuck, co ta dziewczyna tutaj robi? Co ona robi właśnie? Przecież to widać na pierwszy rzut, że ona nic nie wie, co się wokół niej dzieje. Ja jeszcze popełniłam taki błąd, że ja sobie przykleiłam taką naklejkę początkujący kierowca. A ja też, taki zielony prostokąt. A to ja zjeździłam z listkiem ile lat? I to był błąd. A dlaczego błąd? No to stara, no to ty się dziwisz, dlaczego, że oni tak patrzyli na ciebie?
Bo oni wiedzieli przecież, że ty masz ten zielony listek. W Polsce jest, mam wrażenie, że w Warszawie jest inaczej. Jednak wydaje mi się, że ludzie widząc ten listek... naprawdę? Tak, że uważali, że wybaczali mi dużo i zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś trąbi, a ja jadę z tym listkiem i jeździłam z nim 5 lat, to już naprawdę jest skończonym kretynem, że trąbi na listek. Ale mam wrażenie, że wybaczali mi. Mi zajechali kiedyś drogę specjalnie. Miałam takie wrażenie, że przygazowali i tak szybko mi zmienili, żeby zobaczyć, pewnie dać mi jakąś lekcję. Ale w czy Islandii? Ja sobie poradzę z takim, że czy wyhamuję. Co tak, ty sam, mówisz? No. I to jeszcze jak jechałam z Amadeuszem i to on nawet powiedział, że ej, ale chamstwo w ogóle. I wtedy odpięłam tę naklejkę i mam wrażenie, że lepiej mi to, w sensie wtedy poczułam, ej, ja już nie jestem początkującym posiadaczem prawa jazdy, ja już mam je 10 lat, ludzie. Jakbym jakiś policjant złapał, to w jego oczach jestem przecież już bardzo długo kierowcą, więc to nie jest dla mnie jakieś tam trudne, bo ja nadal jestem świeżym kierowcą, wiesz co chodzi, to ja mam prawo jazdy rok, a znaczy jeszcze na tym prawo jeździe już, no powiedzmy 1,5 roku, ale mam takie podejście, że ja po prostu zrozumiałam, że jestem bardzo dobrym kierowcą. A. Nie wiem, czy też tak masz, bo ja już czuję, że jestem dobrym kierowcą. No powiem szczerze, że ja jeżdżę dynamicznie, ale jeżdżę też zgodnie z przepisami, więc to... Ja dokładnie tak samo, ja w ogóle kocham przepisy. Warszawa mi tego nie jest w stanie wybaczyć i bardzo często ludzie na mnie trąbili, zwłaszcza tiry. Ja byłam przekonana, że kiedyś tir mnie wrzuci, zepchnie do rowu, bo już nie wytrzyma. I też często, kiedy ludzie już mnie mogli wyprzedzić, to tam do mnie machali, krzyczeli na mnie, co ty robisz? I miałam taki patent, do tej pory mam ten patent, że ja im machałam. Ja się uśmiechałam do nich szeroko i im machałam. I to było przepiękne, bo ci ludzie zaczęli tam wiedzieć, co ty kurwa, ja, cześć! I oni tak nagle, wariatka. Albo myśleli wariatka, albo byli zaskoczeni, albo tacy zmieszani. I obserwowanie tego było wspaniałym doświadczeniem. Oni też się nie spodziewali pewnie takiej reakcji. Pewnie liczyli, że to jakiś fakulec będzie zaraz, albo nie wiem, ktoś zupełnie oderwany. A ja ich serdecznym uśmiechem... Wiesz, no, ja sprawiałam takie wrażenie, jakbym odwdzięczała się za to, że oni trąbili. Tak, że uważała, że ich trąbienie jest jakąś, nie wiem, zabawą, więc myślę, że część uznawała, że jestem po prostu kretynką, a inni może rzeczywiście wychwytywali, że hej, po co trąbimy, nie? Po co trąbimy? Laska, normalna laska jedzie. A miałaś kiedyś już tak, że miałaś już taką sytuację, że pokazałaś komuś środkowy palec? Nie, nigdy nie miałam, ale marzę. Ja miałam. Tak? Opowiadaj. Jeden raz, no. Dwa razy. Dwa razy. Raz jak, być może to byłaś ty, w sensie jakaś inna postać, którą byłaś ty, jechała i nie rozumiała, że jeżeli ona nie zjedzie na drugi pas, to my, będąc na pasie, który dołącza jakby z tej takiej właśnie, nie wiem, co powiedzieć, z tego naziemnego mostu, nie wiem, jaki to jest taki pas, który masz na takich filarach, no jak to się nazywa. No to zawsze ten pan z GPS-u mówi... nie, że odbić w prawo, czy coś tam, że, no wjechać w zjazd. Tak zjeżdżasz i musisz się dołączyć już, no tak, to jak już zjeżdżasz i musisz się dołączyć do tych taki dwóch pasów, które funkcjonują. Tak, to ktoś cię musi wpuścić, potem twój się zaraz skończy ci się ta przestrzeń i masz tam przepaść, albo nie wiem, budynek, albo koniec drogi, albo cokolwiek. I ta laska nie chciała nas wpuścić, a za mną był straszne korki były, bo to był jakiś w ogóle największy korki, jaki widziałam w Reykjaviku. Stałam w tym korku w ogóle na tym podwyższeniu, na tym zjeździe już dobre 10 minut w ogóle, nic się nie ruszało. I jak już mogłam się włączyć do ruchu, to ona jechała tak wolno, żeby mnie jakby specjalnie nie wpuścić. I ja dogazowałam, żeby ją trochę wyminąć i żeby ona mnie wpuściła, a ona mnie nie chciała wpuścić. I po prostu wtedy już straciłam. Jeszcze Helena była ze mną i tam coś krzyczała, że jej spadło, rozumiesz, ludzik i ona chce tego ludzika teraz. Więc ja tutaj walczę jedną ręką, miałabym szukać jej tego ludzika, co jej tam wpadł między siedzenia. Tu mnie ta nie chce wpuścić i już po prostu straciłam cierpliwość i strąpiłam ją, wkurwiłam się, pokazałam jej środkowy palec i przyjechałam. I ona co? Muszę się do tego przyznać, że każdy traci chyba czasami rachubę podczas kierowania. No nic, po prostu, ale to nie byłam jedyna, bo później widziałam, że też ją ludzie trąbili, więc coś było z nią nie tak. W sensie nie wiem, dlaczego ona nie rozumiała. Ona chyba myślała, że jej chce, wiesz, coś zrobić na złość, a ona chyba nie rozumiała, że ja muszę zmienić ten pas, ja muszę jej tam wjechać. Więc myślała chyba, że ja coś wymuszam. A drugi raz to jak, to akurat z mojej chyba pomyłki, wjechałam za wcześnie na rondo, w sensie myślałam, że mogę wjechać na rondo, bo byłam na zewnętrznym pasie, a na wewnętrznym był pad, który już zaczął ruszać, więc ja już myślałam, że my oboje wjeżdżamy, czyli jakby jest wolna droga, ale on się zatrzymał nagle.
W sensie, wiesz, chyba też się po prostu zagapił. Aha. I ja razem z nim, i ja już byłam na tym rondzie, już nic nie mogłam zrobić i zrobiłam tylko taką minę. Kurde! I widziałam, że na mnie jedzie dziewczyna i ona, słuchaj, dogazowała. Tak jakby myślała, o, mam tu ryśnięte, a tak mnie puknie, to przynajmniej mi, wiesz, wyklepią czy coś tam, czy mi zmienią. I ona dogazowała i mi się cudem udało jakby uniknąć zderzenia z nią. I jak ją dogoniłam, słuchaj, za tym rondem, w sensie dogazowałam, dogoniłam, żeby zobaczyć, kto to był w ogóle, no nie? I pokazała mi środkowy palec i odjechałam. Sorry. Muszę się przyznać, no. Czy to jest brak kultury? Jest. No tak, ale to są też nerwy, to są też emocje. Ja cię rozumiem. Mogłam zrobić coś gorszego. Nie wiem co, ale mogłam. Ja fakulca bym nigdy nie pokazała, ale marzę o takim wyświetlaczu i... No tam, że zwis męski, prawda, że na tym wyświetlaczu by się wyświetlał, ale często też chciałabym wyświetlić, gdzie ci się spieszy, do trumny ci się spieszy. Przestań, jedź spokojnie, zafirmuj, podziwiaj. Gdzie gadasz, jedziesz sama i mówisz, gdzie ty jedziesz? No właśnie, gdzie ty się śpieszysz? Po co ty? Albo co ty robisz? No jedź. Oczywiście. I ja niestety mówię... Cały czas komentuję. No jedź, babo! Tak mówiłam często. No, albo jedź, mordo. I niestety czasami zapominam, że jedzie ze mną moje dziecko. Aha. I moja córka teraz mówi czasami, jak ja stoję w korku. Jedź, mówię, mordo. Babo, jedź! Jedź, bobo, mordo, babo. Ale ona nie wie, co to znaczy, więc ona nie wie, że to jest, wiesz, obraźliwe, więc ja bardzo się staram wtedy nie wybuchnąć śmiechem, ani się nie uśmiechnąć, żeby ona nie widziała mojej reakcji, że to jest jakieś pożądane, albo że ma moją uwagę wtedy. I po prostu traktuję to jako takie, wiesz, że tak się mówi, żeby ktoś jechał, ale nie daję jej sygnału, że to jest obraźliwe czy coś. Na to przyjdzie pora, jeśli to kiedyś powie do, nie wiem, pani w przedszkolu, ale ona i tak nie zrozumie, bo jedź, nie rozumie mordo. Po polsku, więc... Jedź, mordo, babo. No. Czyli podsumowując. To czasami, wiesz, to mi po prostu spuszcza jakieś napięcie, no. Rozumiem to. Czyli podsumowując, jesteś dobrą kierowczynią, mogę tak powiedzieć. Tak. Czujesz się pewnie, ale po Warszawie byś nie jeździła. Po centrum. Myślę, że to się może zmienić za tydzień, jak przyjadę i być może poproszę Niemirę, żeby mi pożyczyła swój samochód. Bo chcę to przetestować. Wydaje mi się, że dałabym sobie na pewno dobrze radę. Ja jestem przede wszystkim kierowczynią, która dobrze reaguje na zmiany. W sensie jestem bardzo czujna. Mam bardzo dobrą wyobraźnię, co się może stać, jeśli bym coś zrobiła. Czy zdarza mi się pojechać pod prąd? Zdarza mi się. Dlatego, że w Reykjaviku czasami jest kilka skrzyżowań, na których nigdy nie byłam, a na których na przykład nie ma dobrych oznaczeń. A co najgorszego odwaliłaś? Właśnie pod prąd? Czy coś gorszego jeszcze zrobiłaś? Pod prąd. Pod prąd pojechałam. Bo mi powiedział ten GPS, że mam zjechać właśnie na wzjazd. I ja zjechałam wzjazd, a okazało się, że to jest w ogóle zjazd, tylko że od drugiej strony ludzie będą jechać zaraz. Tylko że tam było czerwone, więc oni zobaczyli, patrzyli na mnie. Ja patrzyłam na nich i wtedy zrobiłam takie, ojej mój, coś mi się zepsuło w samochodzie, nie? I po prostu... Zjechałam na tą wysepkę pomiędzy pasami i udawałam, że coś tam sobie podnoszę maskę i tam, kurwa, dzwonię do kogoś. Mimo tego, że wiedziałam, że po prostu pojechałam źle, nie? I nawet jakiś pan się zatrzymał i spytał, o, hej, czy wszystko jest okej? Okay? I ja mówię, tak, oczywiście, wszystko jest okej, okay, ale nie chciałam mu powiedzieć, że po prostu pojechałam pod prąd i robię z siebie debila. Natomiast to są jakieś takie pomyłki, które to nie były jakieś, wiesz, bardzo ryzykowne albo, nie wiem, że niebezpieczne manewry, bo to są zawsze jakieś takie uliczki, które, na których nikogo nie ma, no. Ale jestem, zawsze się stosuję do zasad ruchu, zawsze uwzględniam znaki, nigdy nie wymuszam pierwszeństwa, nigdy się nie wpierdzielam gdzieś tam, nigdy nie jadę za wolno, nigdy nie blokuję lewego pasa, zawsze jak jest, wiesz, jedzie pojazd uprzywilejowany, to zjeżdżam, zawsze zachowuję, wiesz, świetną odległość i też taką mnie na maksa mnie denerwuje, o Jezus, to może jakiś apel twój nam wystosować gdzieś w jakimś swoim podcaście albo u ciebie, że bardzo mnie denerwuje, jak jest korek. I ludzie stoją jeden za drugim, to jak oni robią za duże przerwy pomiędzy autami. Bo wtedy oni jeszcze zwiększają ten korek, bo zanim oni ruszą i przejadą ten dystans dwóch samochodów, który jest pomiędzy nimi a tym kolejnym, to już się znowu zmieniają światła. I mnie to strasznie triggeruje, bardzo mnie to denerwuje i no nic z tym nie mogę zrobić, nie? Ale zawsze staram się po prostu bardzo płynnie reagować w korku, bo za korek odpowiadają wszystkie pojazdy, a nie to, jak jest źle zrobiony, nie wiem, skonstruowana tam sygnalizacja czy coś, tylko po prostu ludzie siedzą w telefonach, tak. Już się zapala zielone, oni dopiero w ogóle zaczynają ruszać, ten korek się wtedy wydłuża, bardzo mnie to irytuje. To ja tak mam ze światłami. No i też dobrze. Mnie bardzo denerwuje to, że ludzie bardzo wolno ruszają na zielonym. No tak. Ja jestem w gotowości. Ja jestem w gotowości, ja tylko czekam i ruszam, i strzała. Tak. A ta łaj zastył, zanim jeszcze wrzuci tę jedynkę. A przecież tyle samochodów przejechało, gdyby każdy dynamicznie ruszał.
Ja mam dokładnie to samo. Ale na przykład z parkowaniem też już, wiesz, i potrafię siły na zamiary przykładać. Już nie jestem też takim, to akurat uważam, że to jest cecha dobrego kierowcy, że się nie czuję zbyt pewnie. Mm-hmm. Że on po prostu tutaj, co on nie potrafi, on tutaj tego, on tu zna skrót. I wiesz, bardzo mnie irytuje, ktoś przekracza dozwoloną prędkość. Mm-hmm. Bardzo mnie to denerwuje. Jak jadę na przykład na lotnisko z Reykjaviku do Keplavíku na Islandii, to tam jest ograniczenie do 90, a ludzie na przykład jadą 110, kiedy jest beznadziejna pogoda. Mhm. I beznadziejna pogoda to mówię, że jest na przykład sztorm, albo jest okropny wiatr i deszcz, czyli te warunki na drodze są fatalne. Jest ciemno na przykład, bo jest zima i po prostu wszystko się marze. Jesteś w kolejnach, rozchlapujesz, nie da się jechać inaczej, bo wszędzie jest pełno wody, a oni jadą, wiesz, 110 i posyłają mi długie, że mam im pas, że mam ich przepuścić, bo im się kurwa bardziej śpieszy. I ja mam takie marzenie, że jak już dostanę obywatelstwo islandzkie za rok, to po prostu pójdę do szkoły policyjnej, i po prostu powiem, że moją misją jest stanie na drodze na Keplavík i po prostu stanie z radarem. I wystawianie mandatów po prostu. To jest moja misja życiowa. Ale jestem zszokowana tym. To jest po prostu ta jedna droga. Wydawało mi się, że w Islandii, na Islandii, bo tam dwie opcje są poprawne, kultura jazdy jest wysoka, bo są wysokie mandaty, a tutaj opowiadasz o tym, że tu listek, ktoś zajechał ci drogę, tutaj wiesz, przekraczana prędkość. Co jest? No, trochę tak jest, że tutaj dużo ludzie sobie wybaczają na drodze, to faktycznie jest duża kultura jazdy. Jak zrobisz jakiś błąd, to nikt do ciebie nie puka w głowę, ani tam ci właśnie nie krzyczy przez okno uchylone, ani ci nie puszcza, nie wiesz, jakichś spojrzeń. No, faktycznie ludzie są cierpliwi, bo zazwyczaj im się nie śpieszy nigdzie, oni są spokojni. Jak się spóźnią do pracy, to szef na nich nie nakrzyczy, więc dla nich to jest okej. Ale wydaje mi się, że jest na przykład duży problem z narkotykami za kierownicą, z korzystaniem telefonu za kierownicą, z tym, że dzieci są nie przypięte pasami, tylko jeżdżą luzem po prostu jak, wiesz, butelka jakaś taka wody, co wrzucisz na tylne siedzenie i tam nimi rzuca, to notorycznie widzę niepozapinane dzieci i wtedy albo po prostu, wiesz, uchylam okno i pokazuję, bo czasem rodzic nie ma świadomości, że dziecko się wypięło. Mhm. Może tak być. I raz widziałam taką matkę, która się strasznie wpieniła, że faktycznie to dziecko się rozpięło i tam coś sobie szukało i się bawiło. Natomiast niektórzy to mają to gdzieś i po prostu tak wożą dzieci. Dużo jest bardzo za właśnie tych kierowców pod wpływem narkotyków i alkoholu na Islandii. To jest plaga. Bo ludziom się wydaje, że Reykjavík jest tak mały, że ten ruch jest taki, wiesz, średni. Chociaż ja się z tym nie zgadzam, bo są sytuacje, że jest bardzo dużo aut. Ale że to po prostu, wiesz, że to jest tam spoko, nie? Że dla mnie to trzy skrzyżowania i oni są z tym okej, no nie? Ja to jest dla mnie w ogóle bez... Nie rozumiem tego. Ja też nie. Nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć, tym bardziej, że no ja wyłączam radio, kiedy parkuję, żeby lepiej widzieć. Muszę być totalnie skupiona na tym, co się dzieje. I też za każdym razem, kiedy siadam do samochodu, mam świadomość tego, że no jestem potencjalnym zabójcą, że ja mogę kogoś zabić, że ja mogę komuś zrobić krzywdę. I właśnie zawsze sobie powtarzam, Boże, jak już mam mieć ten wypadek, to żeby tylko siebie skrzywdzić, a nie kogoś innego. Więc... wsiadanie do samochodu pod wpływem czegokolwiek jest dla mnie no nie do pomyślenia, ja nie mam słów. A słyszałam, że w Warszawie też dochodzi do takich przeróżnych sytuacji. Natomiast jeżeli już zmienimy temat na troszkę inny, to mnie też w kierowcach troszeczkę razi to, przeszkadza mi to, że kiedy jedziemy po ulicy, to my zapominamy, że w tych samochodach obok nas jadą ludzie. I tak często właśnie krzyczymy, stresujemy się, przeklinamy na tych ludzi, przeklinamy kogoś, kto jedzie za wolno, a przypominam, że ograniczenia prędkości to są informacje. To coś są. Ile możemy jechać najwięcej, a nie najmniej, więc można jechać na 90-70. I pamiętam, że kiedyś był wywiad w telewizji z takim panem, który chyba był i egzaminatorem, i był ekspertem podczas wypadków. I właśnie dziennikarka go zapytała, no a co z takimi zawali drogami? A on powiedział, no nic, bo drogi są wspólne. I jeżeli ktoś na 90 jedzie 70, to widocznie uznał, że na tyle, także na tyle mu pozwalają jego umiejętności. I on też ma prawo jechać te 70. Więc dobrze by było to rozumieć i się na siebie nie denerwować. Poza tym, skąd wiemy, co się komuś wydarzyło? Może ktoś jedzie za wolno, bo płacze? Bo na przykład umarł mu 16-letni pies. Może na przykład ktoś zmienia pas w ostatniej chwili, bo się dowiedział, że syn miał wypadek i musi nie jedzie do domu, tylko jedzie do szpitala. Więc ja bym chciała, żebyśmy bardziej byli wyrozumiali i tacy
nie oceniający zbyt szybko. Różne rzeczy chodzą po ludziach. Pamiętam też, mam nadzieję, że tego nie przekręcam, Zosia Zborowska może mnie poprawić, ale wydaje mi się, że kiedyś Zosia opowiadała o tym, że odwaliła coś na drodze, jej skręciła chyba w lewo, kiedy nie powinna skręcać. No i tak się skrzyżowała z jakimś typem, który odkręcił szybę i powiedział, co pani, jak pani jedzie? A ona tak odkręciła i powiedziała, przepraszam, pomyliłam się, zagapiłam się. I on tak na nią spojrzał, zakręcił tę swoją szybkę i odjechał, bo nawet nie wiedział, jak zareagować na to, że przepraszam, pomyliłam się. No każdemu się zdarza pomylić, o ile to nie ma jakichś skutkach, wiesz, jakichś konsekwencji okropnych, to przecież zdarzają się pomyłki na drodze, ale ja na przykład już jestem z tych, które zamiast w ostatniej chwili skręcić, to ja już, słuchaj, wolę jechać nadłożyć drogi, jechać po prostu, dopóki nie znajdę następnego zjazdu i już odpokutować tym swoim spóźnieniem czy coś, niż właśnie jakiś taki manewr, tam drogę skrócić albo z tego pas, albo przyjechać na czerwonym, nie? To w ogóle już wolę, dobra, już pojadę tam dalej, nie? Już trudno, już nie będę się tutaj przepychać albo tam zmieniać pasa na wariata, tylko po prostu pojadę tak, jak przykazało, czyli po prostu nadłożę tej drogi, bo też bardzo często jeżdżę z dzieckiem, co też już jest w ogóle inną kategorią jazdy, no bo nie dość, że jesteś skupiona na drodze, to jeszcze na tym, że konik i mamo, a dlaczego domy tu budują? A mamo, zobacz dźwig, a tutaj jej wpadło coś, a tu wiesz, jeszcze kwestia tego, czym się dziecko bawi, to tam gdzieś wpadnie, to jest taka histeria, przecież jakby dzieci myślały, że można zatrzymać samochód i wyskoczyć i po prostu wyjąć tę zabawkę, bo ona w tym momencie jest potrzebna. Także to jeżdżenie z dzieckiem też wydaje mi się, że dało mi w ogóle bardzo duży chrzest taki. To było takie bardzo trudne na początku, a później już bardzo spoko. I już teraz masz czasami tak, że jedziesz i sobie przypominasz, o kurde, ja jadę? Że łapiesz taką zawiechę, to już jest taki automatyzm. Tak, że jadę z rdzenia. Nikt się do tego nie przyznaje, ale ludzie tak mają. Tak, że po prostu jedziesz i wiesz, że nikogo nie ma, więc to nie jest tak, że musisz jakąś dużą czujność utrzymywać, ale po prostu jedziesz, jest, nie wiem, 10 rano, jest święto, więc wszyscy śpią. Ja sobie wtedy jadę na przykład na jogę i jadę i nikogo nie ma. Ja nawet nie wiem, jak się znalazłam w tej szkole jogi. Tak, tak. Że po prostu jadę, bo to jest taki jakiś już, to już jest tak oddychanie. I wtedy mi zaczęło sprawiać przyjemność prowadzenie samochodu i to mi dało taką dużą wolność i taką dużą, też w ogóle czasowo bardzo dużo czasu zaoszczędziłam jeżdżąc. I też bardzo wydaje mi się, że zyskałam takiej pewności, że jestem sobie w stanie poradzić w wielu sytuacjach, gdyby Amadeusz był gdzieś by wyjechał, kiedyś pojechał na przykład na jakiś koncert Placebo. No i jak on pojechał, no to ja mogłam wtedy i wozić w tym dziecko do żłobka, a nie musiałam na przykład jechać tam z trzema przesiadkami, tak jakbym musiała, gdybym nie... Więc jakby to moje przełamanie się i zyskanie tej umiejętności dało mi w ogóle takie poczucie też, że na przykład mogę odwieźć kogoś do domu. To jest bardzo przyjemne odwożenie ludzi do domu. A zawsze to ja byłam odwożona do domu i tak wtedy myślałam, o, ktoś nadłożył drogi, pewnie tak się musiał fatygować. A ten mój kolega po prostu na przykład chciał posłuchać muzyki później. I były białe noce islandzkie i dobrze mu się jechało. Ja też lubię teraz po prostu czasem powiedzieć, muszę zawieźć, nie wiem, kołam ostatnio drożdżówki, powiedziałam, że zawiozę je Anecie. Nie dlatego, że tak bardzo się chciałam podzielić drożdżówkami, chociaż faktycznie no nie przejedlibyśmy. Ale to jest po prostu miłe, że możesz komuś zrobić prezent i mu przywieźć coś. Wiesz, ciepłe ciasto, nie? Że to mi dało takie dużo miłych sytuacji. To, że mogę przyjaciółkę z lotniska odebrać i ją gdzieś zawieźć na wycieczkę albo pojechać do gorących źródeł samochodem. To jest mega fajne. To jest świetne doświadczenie. To prawda. I też dało mi to takie wow, przełamałam się. Ja za często ludzi nie podwożę. Podwożę swoich najbliższych i nawet ostatnio jechałam do Sosnowca i moi znajomi zapytali mnie, czy mogę ich zabrać i odmówiłam. I pamiętam, że to było bardzo trudne, dlatego że stara Paulina mówiła, dobra, no co będziesz odmawiać? Ale pomyślałam sobie, hej, masz 8 lat terapii za sobą. Boisz się. Jesteś w rebrandingu tak zwanym. Tak, mówię. Boisz się jechać z kimś, ponieważ pierwszy raz jedziesz w tak daleką podróż sama i będziesz bardzo zestresowana i będziesz odpowiadała jeszcze za cudze życie, co spowoduje, że ten stres będzie większy, więc po prostu napisz im prawdę. I to są tak mądre osoby, że pewnie zrozumieją i tak zrobiłam i oczywiście to się spotkało ze zrozumieniem i na szczęście dojechałam cała i zdrowa. I to są też takie chwile, które mnie wzmacniają. Nie to odmawianie, tylko właśnie to, że pojechałam gdzieś sama, 300 kilometrów.
dojechałam na miejsce bez żadnego odpału, czyli bez żadnej niebezpiecznej sytuacji, ale też odważyłam się na takie kroki dopiero w tym roku, bo zmieniłam samochód z manualu na automat. No i to jest stara po prostu, to jest to słynne przesiadanie się z Fiata do Mercedesa, nawet jeżeli jeździsz jakimś Oplem czy czymkolwiek, co ma po prostu automatyczną skrzynię. To znaczy, manual ma też swoje plusy, bo mam wrażenie, że bardziej kontrolowałam samochód. Na przykład, gdy hamowałam, to zrzucałam na dwójkę i on sprawniej hamował. Gdy wyprzedzałam, no to zrzucałam na czwórkę albo na trójkę i szybciej on rwał. A tutaj tak jakby, no czuję się jednak zakładniczką tego samochodu, bo ja nie wiem, jak on tam te biegi przestawia, no ale sam komfort jazdy jest zupełnie inny i mogę się właśnie skupić na trasie, na GPS-ie, a nie na tym, żeby zrzucić biegi, więc o wiele łatwiej mi na przykład wjechać do obcego miasta. Stąd ta decyzja, żeby się odważyć. A masz jakieś playlisty na przykład, albo coś, czego słuchasz audiobooków w samochodzie? Bo są audiobooków, różni ludzie. Audiobooków no właśnie, ja nie mogę, bo to mnie za bardzo, słuchaj, pochłania. W sensie, ja się nie mogę skupić tak bardzo na słuchaniu audiobooka, bo muszę się skupić jednak na innych rzeczach też w samochodzie. Ale na takiej trasie szybkiego ruchu? To jest dla mnie nie do przeskoczenia. Znaczy, audiobook oczywiście wyłączam. Czyli na trasie dłużej. Na trasie, jak wjechałam do Sosnowca, no to audiobook wyłączyłam na 10 minut przed, żeby już być skupioną, ale na ekspresówce no to jedziesz z koksem i... To tak, to faktycznie, to może być przyjemne. To ja raczej po prostu słucham albo radia, bo to jest też dla mnie moment na naukę islandzkiego i po prostu słucham radia i wiadomości i tak dalej, albo sobie włączam jakieś playlisty wcześniej przygotowane, albo jadę w ciszy, bo to też jest wspaniałe czasami. Tak, to prawda. Tak, wtedy jest się bardziej skupionym. A gdzie najdalej pojechałaś? Ile kilometrów sama zrobiłaś na raz? Sporo, wiesz, bo pojechałam sobie na wycieczkę, taką objazdówkę tutaj. Nie objechałam Islandii całej, ale zabrałam moją przyjaciółkę na taki dzień na Islandii i sobie jeździłyśmy sporo, więc to było tak, że później już byłam zmęczona, że mi się nie chciało nawet jechać do sklepu. Że po prostu nie chciałam siedzieć, wiesz, za kierownicą, bo to już było, już nie chciałam po prostu, już mnie dupsko bolało od siedzenia. I noga ta lewa od automatu, co tak leży z boku. I ja też w ogóle muszę się bardzo blisko przysuwać kierownicy, mimo tego, że dosięgam nogami i mogłabym tam mieć więcej luzu. Jezu, to ja mam też taką jakąś, że nie wiem, że daje mi to pozornie większą kontrolę, co jest w ogóle błędem, no bo przecież poduszka powietrzna też musi mieć jakieś miejsce, jak gdyby miała wybuchnąć. Więc to też nie jest tak, że możesz tak blisko siedzieć. Powinny być jakieś limity i to powinno jakoś być dopasowywane z rozumem, ale ja bardzo lubię te takie przyklejenie trochę zbyt blisko, więc muszę to sobie tak no, dopasowywać, ale to było sporo kilometrów, nie wiem ile to było naraz, ale to był cały dzień jeżdżenia, więc no to było bardzo, bardzo dla mnie wycieńczające już tak na dłuższą metę, ale ja codziennie bardzo dużo robię kilometrów codziennie, bo wożę i dziecko do żłobka, później z żłobka gdzieś tam, albo jeszcze Amadeusz do pracy, albo to też do sklepu, więc to jest, ja mam takie dni, że już czasem mam takie, Jezu, jestem kierowcą cały dzień, że nic nie robię, mam wrażenie, tylko siedzę i muszę gdzieś jechać, gdzie często i tak coś załatwiamy po prostu przy okazji i albo piechotą idziemy. Więc nie wiem, jak to, ile robią kilometrów dziennie ludzie, którzy mieszkają w Warszawie i muszą dojeżdżać, wiesz, gdzieś daleko do szkół i odwozić dzieci tu i tam. Więc to myślę, że mogłoby być problematyczne już tutaj w Reykjaviku wtedy. A propos, bo nie chciałam ci przeszkadzać, a propos tego siedzenia przysuniętego, to ja też z racji na swój nikczemny wzrost muszę być bardzo blisko przysunięta. I często jest tak, że kiedy wracam do samochodu zaparkowanego przez siebie, to sobie myślę, że ktoś może sobie pomyśleć, że tym samochodem jeździ krasnal. No po prostu... Albo dziecko po prostu, tak. No krasnal, no, też no, tak mam. On jest w połowie szyby, to siedzenie, więc no, co to tam się mieści? Jest to takie trochę... A masz jakieś takie rzeczy, które totalnie zawsze masz w samochodzie? Wodę. Takie przyda się tak zwane? Ale kupujesz zgrzewki sobie, czy przelewasz, mój czy jak to partner jest preperem, więc ja mam i rację żywieniową, i kocyk, i taki termiczny Ekstra. Coś, żeby nie zamarznąć, i właśnie woda, i batony proteinowe, żeby się najeść, i co tam, okulary przeciwsłoneczne. No i tyle chyba. Ja mam antydepresanty, gdybym zapomniała przez jakiś, albo w ogóle leki, nie? Jeżeli zapomniałam wziąć z domu, w domu, to wtedy jeszcze mogę sobie gdzieś bez stresu wziąć. Mam leki przeciwbólowe, gdyby mi bolał brzuszek albo głowa, bo zawsze kogoś boli. Zawsze mam kwaśne żelki. Zawsze. Przynajmniej dwa opakowania różnych. Kwaśne żelki to jest ja ich nie im w domu. One są, po prostu muszą być w samochodzie. Takie do koru, żeby sobie w korku coś tam pociumciać. I to zawsze one są. Śmieci. Strasznie dużo śmieci. Wszystkiego, każdego rodzaju. Jakieś w ogóle...
o Jezu, nawet nie chcę o tym myśleć, ale po prostu śmieci. Paragony ze stacji benzynowych, które powinny pójść do mojej księgowej, nigdy tam nie trafiają, zawsze są gdzieś pomiędzy powtykane w te fotele. Dużo książeczek dziecięcych, jakieś tam zabawki, ubrania dla Heleny na zmianę, na wszystkie opcje pogodowe, ale też dla nas. Że jakby mnie nagle wzięło tak, o, mam ochotę iść na spacer gdzieś, gdzie akurat jestem, w jakiejś części miasta, to zawsze mam tam jakąś kurtkę ciepłą, jakieś buty inne na zmianę, jakieś takie mokre chusteczki, tak. Wiesz, takie typu rzeczy. Ja mam szpilki, bo nigdy nie wiesz, nie? Nie znasz dnia i godziny. Przepraszam cię, Krzysztof. Nie chodzi mi o to, chodzi mi, że wiesz, trzeba gdzieś wystąpić, coś się ładnie zaprezentować, no to szpileczka jest. Albo nawet gdybym zapomniała z domu, no to jest backup w samochodzie. Mhm. A czy dla ciebie też tankowanie samochodu jest najgorszym z obowiązków, jaki istnieje, jak wiesz, że musisz jechać zatankować? Nie, właśnie o najgorszy dla mnie obowiązek chciałam cię teraz dopytać. Byłaś już w wulkanizacji? Tankowanie na luzie, ale wulkanizacja, wjechanie na kanał? Czy ty masz całoroczne opony? Poprosiłam pana, żeby to zrobił za mnie. Ale my mamy całoroczne. Ale jak byłam na przeglądzie auta technicznym, to po prostu powiedziałam panu, żeby wjechał. No to ja dałam kluczyk i powiedziałam, czy może pan tutaj wjechać. I on, jakby to nie było dla niego jakieś żadne zdziwienie. To po prostu dużo ludzi tak robi. Nawet doświadczeni kierowcy. Po prostu tam jest taka kawa, co można iść do takiego pokoiku, się napić kawki, lecieć sobie telewizor. I wiesz, i to taki bardziej relaks, nie? Że tak jakby ktoś tobie... Tak. No ja z tego zrobiłam cały cykl na Insta Stories, kiedy co pół roku musiałam sama jeździć, zmieniać opony. No i czasami pan mówił, no to pani pomylą, pani wjedzie. Ja mówię, dobra. Mm-hmm. Proszę pana, ja już fotel panu odsunęłam, proszę wjechać. Niech się pan nawet nie wygłupia. Ja się naoglądałam różnych filmów. Ja chyba najbardziej nie lubię zmieniać... A no tak, no już mogłabyś tam wpaść do tego kanału, już nigdy albo nie zostawić przejechać wydobyta. Pana wulkanizatora. Bo takie historie też się zdarzają. Ja tankowanie spoko, ale ono się wiąże z wydawaniem pieniędzy, więc to jest jakby niespoko tym elementem. No i to, że trzeba zboczyć ze swojej trasy, żeby tego dopełnić, no ale jakby to spoko. Ale najgorsze jest dla mnie dolewanie płynu do spryskiwaczy. Wiesz dlaczego? Nie. Bo na Islandii po prostu bardzo wieje. I czasem jeździmy bez płynu do spryskiwaczy, bo nie jest tam po drodze, żeby zjechać do jakiegoś parkingu podziemnego, gdzie nie wieje na tyle, żeby można było tą, wiesz, wlać. Tą klapę podnieść, żeby ci nie urwać i wlać, żeby mieć dwie wolne ręce. Więc my często po prostu mamy brudną szybę przednią, bo skończy nam się płyn i ani ja, ani Amadeusz po prostu nie możemy tego zmienić, bo zbyt mocno jest sztorm na przykład. Boże, kolejna mi się sytuacja przypomniała. Ja będąc dzieckiem oglądałam bardzo dużo telewizji, więc dużo takich historii zapamiętałam. Pani Dorota Chotecka, mam nadzieję, że nie przekręciłam, ona opowiadała, że kiedyś jej się zepsuły wycieraczki w samochodzie, a akurat padało, więc na każdych światłach ona wysiadała z samochodu i przecierała szybę szmatką. I na których z kolei światłach otworzył taki pan w BMW, czy tam innym takim bardzo szybkim samochodzie, szybę i powiedział, te, blondynka, a ty wiesz, że ty masz w środku przycisk, który uruchamia te wycieraczki? Okropne. No ale cóż, różne rzeczy chodzą. A lubisz sytuację myjni? Że uruchamiasz te dysze i odfruwasz? Tak, i siedzisz tam i masz takie, że nie możesz stamtąd wyjść, to jest trochę takie jakby był koniec świata, że to jest, auto jest twoim schronieniem. Ja sobie wtedy zawsze wyobrażam, że jestem w jakimś takim wielkim robocie w kosmosie i że po prostu są niesprzyjające warunki, jestem gdzieś tam na Saturnie czy gdzieś ja w takim i jestem czymś w takim nigdy nie swoim byłam. Małym statku kosmicznym. Ja nigdy w życiu nie byłam. To musisz koniecznie iść, to jest świetne. Boję się chyba. Tylko nie taką ze szczotkami, bo ona podobno rysuje lakier i tam wszystko, tylko taką z takimi dyszami i pompami i z podciśnieniem. No ja pierwszy raz, gdy pojechałam na taką ręczną z takimi dyszami, no to mówię, raz kozie śmierć, no odpalę to najwyżej, wiesz, wylecę w powietrze, ale jakoś to utrzymałam. A teraz to bardziej proszę Krzysztofa mojego, żeby jednak skoczył umyć ten samochód. Natomiast wracając do wulkanizacji, zawsze z ogromnym stresem się wiązały moje wizyty tam, dlatego, że przez wiele lat panowie, którzy tam pracowali, dziwnie na mnie patrzyli. I ja uznawałam, że oni myślą, że jestem idiotką. Raz, że ciągle ich proszę, żeby wjechali. Dwa, trzepoczę tymi rzęsami i właśnie niby śmieszy ich heszki. A oni w ogóle nic. Gość, kamienna twarz. I ja pamiętam, że w pewnym momencie już za cel życiowy postawiłam sobie rozśmieszenie go i kiedyś tak lekko tylko kącik mu drgnął. No ale zawsze, naprawdę zawsze stresowało mnie wszystko. Co było związane i mimo z tych 8 lat terapii nadal miałaś tę misję rozśmieszenia tego niedostępnego człowieka?
Nie, dlatego, ja że... Ja bym się już poddała. Nie, dlatego, że ze 2 albo 3 lata, czyli byłam po jakichś 6 latach terapii. Okej, dobra, to jest za mało, żeby mówić o tym progresie, to masz rację. Ja nadal jeszcze z tym walczę. Dzwonię do tego pana, żeby się umówić na wymianę opon, a on, pani od Toyoty, Yaris. Ja tak sobie myślę, gdzie ja się dodzwoniłam, bo wiesz, zupełnie inny głos. I mówię, że tak. A, bo ja panią kojarzę, pani Paulino, bo ja sobie kiedyś włączyłem YouTube'a i różne wywiady oglądałem. No i nagle, tak, i nagle mi wyskoczył wywiad w Onecie Rano z panią, z panem Jarosławem Kuźniarem, pani jechała. I proszę pani, i potem jak już chyba do niego pojechałam, albo właśnie w trakcie tej rozmowy telefonicznej, on przyznał, że on zawsze bardzo się o mnie bał, dlatego tak patrzył spod byka, bo ja byłam taka malutka i taka niewinna i on się bał, że ci warszawscy kierowcy mnie zniszczą, po prostu zmiażdżą. Ale kiedy on trafił na mnie w tym internecie i posłuchał, co ja mówię, jak ja mówię, to stwierdził, że ja jestem mocarna i ja sobie ze wszystkimi poradzę i ja jeszcze będę rozstawiać tych kierowców po ulicy, więc od tamtych pory już mnie widział po prostu z uśmiechem na twarzy i z jednej strony pamiętam, że czułam takie rozczarowanie, że kurde, nie udało mi się go rozśmieszyć, ale przecież... Swoim sposobem, ale przecież z drugiej strony, no właśnie go rozśmieszyłam. Tylko może nie na żywo, tylko tym YouTube'em. Więc w zasadzie cel został osiągnięty. To bardzo miły pan. A z takich zabawnych historii to kojarzysz jakieś takie... super śmieszne, nie tylko twoje, lecz także innych ludzi, bo już ci mówię, dlaczego o to pytam, bo już zmierzamy do końca, chciałam tak optymistycznie zakończyć i pamiętam sytuację, moja kuzynka, po prostu uwielbiam ją, ona kiedyś skręciła na zakazie, no i oczywiście zatrzymali ją policjanci, podeszli do niej i poprosili, żeby wysiadła z samochodu i przyszła do nich do radiowozu. I zamknęła oczywiście samochód. No to ona... To jest w ogóle, słuchaj, stara, przerwę ci, to jest dla mnie coś, co jest w ogóle nie powinno się zdarzyć. W sensie, to jest tak niebezpieczne, patrząc z perspektywy tego, o czym się słucha w podcastach True Crime i nie tylko, tak. I w ogóle po prostu, nie? Co się dzieje? Że ja jako kobieta bym odmówiła i bym powiedziała, nie wsiądę. Możemy stać na zewnątrz, ale nie będę z nikim siedzieć. Ja sądem. Też. Ja chyba ale, też. Ale kontynuuj. No to ona wysiadła, zamknęła ten samochód, poszła do ich radiowozu i oni tam pytają, dlaczego ona skręciła. Zaczynają tę gadkę, ona nagle sobie przypomniała i powiedziała, przepraszam, bo panowie mi kazali zamknąć samochód. A czy szybę też? I oni tak na nią patrzą i mówią, tak, szybę też. A ona, a to przepraszam. I wysiadła. Jezus, poszła tam? Wróciła do swojego samochodu, otworzyła go, zamknęła szybę. Zamknęła samochód i wróciła do radiowozu. Nie mogła się skupić na rozmowie z nimi. To znaczy... Raczej oni już wtedy wiedzieli, z jakim rodzajem kierowcy mają do czynienia. No i właśnie potem dopytywali, rozumiem, dlaczego ona skręciła. Ona powiedziała, proszę pana, no bo gdybym skręciła w prawo, no to miałabym naokoło, kto ma na to czas. Ona też powiedzieli, że już jej się przegląd skończył, jedzie bez przeglądu. Ojej. Ona na to, proszę pana, ja sobie wypraszam. To musiał być niedobry. Proszę pana, ja sobie wypraszam, proszę pana, to są zadania mojego męża. Ja wsiadam i jadę. Mnie nie obchodzi bak, mnie nie obchodzi tankowanie, jakieś techniczne sprawy. Proszę pana, w ogóle jeżeli jest z tym problem, proszę dzwonić do męża. Czy on zapłacił ten mandat? Nie, oni w końcu jej nie dali tego mandatu, bo powiedzieli, proszę pozdrowić tego męża i zapytać. I zapytali jeszcze, a jak tam w ogóle z tym mężem, bo chyba się bardzo przejęli losem tego człowieka. I ona, no różnie. Ja tylko pamiętam takie stare czasy, jeszcze nie, no ja nawet nie wiem, czy to jeszcze nadal istnieje, no bo już nie mieszkam trochę w Polsce, ale to się nazywa Janosik, taka aplikacja Janosik? Nie wiem. To jest takie, że jak jedziesz pomiędzy miastami, to ludzie się wzajemnie informują, to też jest jakaś w ogóle patologia straszna, że się ludzie nawzajem informują, że tam stoi policja. I że albo jest patrol, albo że jest radar, albo jakaś kontrola, czy coś tam. No i tak się ludzie mówią, i tak się ludzie informują i moja przyjaciółka Stefa, tam jest taki kod, nie, że oni nazywają siebie nawzajem mobilki. A Stefa, jak kiedyś chciała się raz odezwać, to mówiła, ona nie słyszała, no bo to radio jest, wiesz, słabej jakości, więc ona mówiła, muminki, muminki, bo myślała, że tak się mówi. Ja nie wiem, dlaczego jej nie wyprowadzili od razu z błędu. Ona tych muminków używała kilka miesięcy. Ale nie, poza tym nie kojarzę żadnych śmiesznych wpadek. No ja mam też taką swoją wpadkę, bo znajomi ostatnio mi tłumaczyli, że wybrali już przedszkole dla swojego dziecka i powiedzieli, gdzie. Ja mówię, a doskonale wiem, gdzie, bo ja tamtędy jeżdżę. A oni, tak? A jeździsz tamtędy? A mówię, tak, dlatego, że jak mam taki dzień, że się boję lewoskrętów, to
skręcam tylko to skręcasz wtedy w to prawo. I jeszcze naokoło, do domu. To ja sobie w którymś momencie musiałam przestać mówić, że jak skręcasz w lewo, ustąp pierwszeństwa. Teraz skręcamy w lewo, teraz musimy ustąpić pierwszeństwa. I albo w ogóle skręcamy, teraz się przygotuj, może ktoś być na przejściu. I mówiłam tak sobie na głos. To mi dobrze mi to działało. Ja też do siebie mówię, a kiedyś też jechałam z moim znajomym Tolikiem, którego uwielbiam i on też mówił przy zmianie pasa, a wpuści pan Tolika? A wpuści pan Tolika? Wpuści Tolika! O, dziękuję, i jedziemy, i Tolik jedzie. I cały czas tak komentował swoją jazdę, to była najlepsza jazda w moim życiu. Troszkę się bałam, ale dojechaliśmy. Swój samochód tak jakby, czy go traktujesz jak człowieka? Ma twoją nazwę, imię, coś tam? Bo ja wiem, że niektórzy tak robią, ja tak nie mam. Nie, nie mam tak, ale byłam bardzo związana z moim pierwszym samochodem, który sprzedałam mamie, bo byłam tak z nim związana, że nie chciałam sprzedawać go obcym ludziom. I pamiętam, że kiedy odjeżdżałam od mamy, to przytuliłam się do fotela kierowcy i powiedziałam, dziękuję ci samochodzie, że tak długo i tak dzielnie mi służyłeś i teraz bądź z moją mamą. Na dobre i na złe. Czyli związałaś się z tym przedmiotem. No, jest to trochę straszne, ale tak. Byłam, taką wdzięczność czułam. Byłam bardzo wdzięczna, że tak mi dobrze służył. Ja bardzo, bardzo źle się czuję, jak widzę, że ktoś mi zarysował albo mi puknął drzwiami i widzę takie małe wgniecionko i tak sobie myślę, i ty łajzo mi nawet nie zostawiłeś żadnego numeru telefonu, bo ja jak kiedyś przytarłam panią, to zostawiłam po prostu numer telefonu i jakby to jest takie ubezpieczenie, przecież nikt ci nie każe ze swojego portfela wyskakiwać z tego siana, tak? I po to się ma ubezpieczenie samochodu, a no i niestety za każdym razem jak widzę, że pojawiło się jakieś nowe wgniecenie, a jak jedno to takie nawet jeszcze nam przez to, że tak było gówniano wgniecone, to jeszcze się, słuchaj, rdza tam dostała. Jak mi szkoda po prostu tego autka, że ja tak o nie dbam i co prawda jest w nim bałagan, ale tak dbam o nie, żeby miało zawsze, wiesz, te oleje wszystkie tam ponapełniane, wszystko, żeby bak nie był pusty, żelki, żeby zawsze w nim był, żeby zawsze się taki czuł, że ma że ma wozi rodzinę, że jest częścią rodziny i ktoś tak po prostu bez słowa mi przyrysuje. No chamstwo. Ja też. Niesmak pozostaje. Przeżywałam też, gdy ktoś zarysował mi tył i się dlatego, ale ja już nie traktuję samochodu tak, że wiesz, o nie, zaraz tu przytrę coś tam, bo to zawsze się musi zdarzyć pierwsze jakieś tam właśnie wgniecenie, czy coś, że ktoś ci po prostu zrobił krzywdę. Dlatego chyba nigdy bym nie kupiła sobie samochodu prosto z salonu. Tylko zawsze też, jakieś takie poobijaczki. Chyba też. No. Plus ja nie lubię zwalniać na progach zwalniających tak mocno jak mój tata, więc mam wrażenie, że też nie mogłabym mieć jakiegoś samochodu takiego super nowego, który wiem, że jest po prostu już do końca życia, czy tam nie wiem co, ile ludzie sobie tam czasami wymieniają samochody. Tylko ja już chcę mieć taki, że ja chcę się z nim zestarzeć. Ja też. Dopóki on się nie rozpadnie i nie odmówi mi współpracy, to ja mogę z nim być. Nie mam takiego, że o Boże, ale bym marzę o tym, żeby mieć inny, nie? Tylko takie, no jest okej. Okay. Mnie się trafił bardzo fajny egzemplarz, dlatego że pojechałam sobie do Toyoty. Tak, ja w ogóle nie planowałam kupić w tamtym momencie samochodu, ale zapytałam, czy mają jakieś fajne, używane Toyoty i okazało się, że jest kilkuletnia Toyota z przebiegiem 25 tysięcy kilometrów, dlatego że pani kupiła tę Toyotę i nie ustała. I pamiętam, że dzień wcześniej zadzwoniono do mnie i powiedziano, że jest jakaś fajna Toyota i żebym przyjechała i to była sobota i powiedziałam do Krzyśka, że jedziemy w sobotę, ale on za bardzo nie chciał, bo to sobota, on chce dłużej pospać, a ja mu powiedziałam, stary, mój szósty zmysł mówi mi, że ja muszę dzisiaj pojechać do Toyoty. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja po prostu wiem, że ja muszę dzisiaj jechać do IKEA jechać wtedy, wiesz? To też było dla mnie bardzo ważne. I pojechał ze mną i właśnie okazało się, że tam na mnie czekał ten mój samochód i wydaje mi się, że tak, że to był głos, który mnie tam zaprowadził, żebym kupiła ten samochód. A druga rzecz chciałam powiedzieć i ona mi umknęła. Dobra, to powiedz teraz coś ty, a ja sobie może przypomnę. A, wiem, że zadzwoniłam do tego mojego kumpla, który mi pomagał kupić pierwszą Toyotę. No. I mówię, stary, idę oglądać jutro samochód, co ja mam robić?
A on do mnie mówi, po pierwsze, od razu się nie decyduj. Po drugie, zadaj to, to pytanie. No to wszystko powtórzyłam Krzyśkowi, jedziemy do tej Toyoty. No i ten typ pokazuje mi tę właśnie kilkuletnią z takim małym przebiegiem. Przejechaliśmy się, już ja jechałam, więc już po tych 5 latach widać, jaki zrobiłam postęp. Mm-hmm. No i wróciliśmy do tej Toyoty. Dziękujemy za prezentację i mój Krzysiek nauczony przeze mnie mówi, dobra, to my dziękujemy, to my się trochę zastanowimy jeszcze. Zastanowimy się. A ja tak patrzę na Krzyśka i mówię, wie pan co, ja wezmę ten samochód. Ale że to było tak, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, bo tak ci dobrze się w kontraście z poprzednim samochodem jechało? Nie. Że to był taki, że klasę wyżej przeskoczyłaś? Czy z czym to było związane? Wszystko mi mówiło, był że... taki ładny? Wszystko mi mówiło, że ten samochód trzeba wziąć, dlatego że no, rzadko się zdarza, żeby... 5-letni samochód miał taki niski przebieg i wiedziałam, że jeżeli ja go dzisiaj nie wezmę, to za chwilę tego samochodu już nie będzie. A w nim się wszystko zgadzało, on był bardzo zadbany, on wyglądał jak nówka. Wsiadłam sobie też do Jaricki nowej, która była w salonie i ta różnica nie jest duża. No oczywiście z tegoroczne są trochę inaczej zrobione, tak większy mają glow i taki ten wyświetlacz jest na przykład większy, ale to są pierdółki. Mm-hmm. Więc zdawałam sobie sprawę z tego, że ten samochód jest naprawdę tym, czego ja potrzebuję i ma odpowiednią cenę, bo jest dawno temu, kilka lat wcześniej wyprodukowany, więc nie ma sensu trzymać się tej zasady mojego kumpla i po prostu go wzięłam i pamiętam, że Krzysiek się bardzo ze mnie śmiał, że tak on to idzie... Wspaniałe. On wie co powiedzieć, bo się umówiliśmy, prawda? A ja, wie pan, ja jednak wezmę ten samochód. Wyskoczyłaś. Tak, tak. To bardzo fajne. Ja bym chciała też tak kiedyś móc zmienić samochód bez tego poczucia, że samochód się powinno zmieniać, tak jak mój tata uważa, tylko wtedy, kiedy on się rozpadnie i stanie i odpadną z niego 4 koła. Tylko tak, że po prostu bym sobie pomyślała, o, ten jest nowy, jest bezpieczniejszy, może nie jest taki zawodny. Nasz cały czas turkocze, nie wiem, czy też tak masz, że tam jest jakiś taki dźwięk, który się pojawia i jak jedziesz z nim do mechanika, to ten dźwięk znika. Kurde. I ten mechanik mówi, pani, tutaj nic, nie, nic, wszystko jest okej, wszystko sprawdziliśmy, przeszedł przecież na 2 lata, ma pani stempelek, że jeszcze 2 lata do kolejnego przeglądu i jakby to nic tutaj nie ma. I ty ja wyjeżdżam, znaczy Amadeusz wyjeżdża, albo to ostatnio ja wyjechałam od mechanika. I znowu, słuchaj, jest czwórka i on ty. I ja sobie myślę, co to za trkanie? Już myślałam najpierw, żeby mi się przykleiło coś do, wiesz, że coś wciągnęłam po prostu, że ciągnę za sobą coś. I już wszystko sprawdzaliśmy. 2 mechaników na to patrzyło. Oni nie wiedzą, co to za ty. I jak u nich nie trytycze, a nam trytycze. Miałam identyczną sytuację. 3 lata temu pojechałam na Podlasie. Nie mówię tego prześmiewczo, po prostu tam się śledzikuje, więc tak powiedziałam. Kocham Podlasie. I coś mi ty. Więc pojechałam do miejscowego mechanika, zostawiłam na kilka godzin jego samochód i to samo. On mówi, proszę pani, wszystko posprawdzamy, się nim przejechałem, nic nie terkocze, jak będzie pani coś terkotało, to pani sobie głośniej radio włączę. Ja myślę, no kurde, serio. No ale dobra, pojechałam nim. Następnego dnia pojechałyśmy, bo to była wycieczka z moją siostrą, dalej wyruszyłyśmy do miejscowości trochę dalej położonej, żeby ją zwiedzić. No i ty. Więc pojechałam do innego mechanika i mechanik już go wziął, naprawdę coś tam podokręcał, wziął go na ten kanał, podniósł, coś przykręcił i mówi, powinno być dobrze, bo coś tam zwisało, ale już dokręciliśmy. Ja mówię, no to proszę pana, zapraszam pana do tego samochodu i sprawdzimy. I kurde, jadę z tym mechanikiem i wszystko jest elegancko, nic nie trykocze, ja zadowolona, dziękuję, ogarnięty temat. Wsiadłam z siostrą, jedziemy, ty. No i ja już liczę. Czy to jest komunikacja samochodowa? Nie, ja już płaczę. Nie da się nic z tym zrobić. Da się. Ja płaczę i mówię do Krzyśka, Krzysiek, gdybym ja tutaj była sama, bo ten mechanik drugi też mi powiedział, proszę pani, a w razie czego to pani sobie głośniej radio włączy. No kurde, drugi z rzędu, rozumiesz, dzień po dniu. I mówię do Krzyśka, że ja nie wiem, co się dzieje. Gdyby tutaj nie było Klaudii, która potwierdza, że te słyszy, to mnie by się wydawało, że ja oszalałam. I co zrobił Krzysiek? Przyjechał z Warszawy specjalnie, żeby wjechać pod ten samochód. Wjechał 2 kołami na krawężnik. Wturlał się pod i zobaczył,
że taka blaszka w Toyocie, która bardzo często lubi się odrywać i kierowcy Toyoty, miejcie baczenie na to, bo jest taka blaszka trzymająca rurę, która łączy silnik z rurą wydechową, coś takiego i tam jedna śrubeczka lubi się wykręcać i to może to w tym Suzuki mi to robi ty właśnie ta toyotowa blaszeczka. Sprawdzi blaszkę. Ale tam niby pan, on mówił, że coś tam z wydechem było, że trzeba było coś tam dogiąć i on dogiął, to faktycznie nie trytytało przez jakieś, nie wiem, pierwsze 100 kilometrów, ale później znowu zaczęło. Nie wiem, ja czuję, że to jest taki samochód, który ja bardzo lubię, jego bardzo, nie cierpię jego koloru, bo to też jest, wiesz, kupiliśmy ten samochód dlatego, że był akurat, kosztował tyle, na ile nas było stać, złożyliśmy się na niego na pół i nie było za bardzo do dyspozycji, że nie mogliśmy sobie wybrać kolor, więc on ma taki kolor, którego sama bym nie wybrała, no ale mam do niego jakiś taki sentyment. Wszystkie śnieżyce, największe ślizgawice nim jeździłam. I się czułam bezpiecznie. I też on jest wyższy, w sensie to jest taki SUV trochę, więc ja siedzę wyżej, więc też nie jestem taka, nie czuję się, jakbym jechała Formułą 1 tak nisko, tylko widzę trochę bardziej z góry, jeszcze sobie tak podpompowałam siedzenie, żeby tak, wiesz, jeszcze wyżej siedzieć, że już po prostu jak mam koczka, to już dotykam prawie dachu. I mam takie, że fajnie się jechał Teslą, na przykład jechałam raz Teslą taksówką po prostu. I to było wow, w sensie wtedy byłam zachwycona, że coś takiego powstało, ale później sobie poczytałam o tych Teslach i pomyślałam, że to jest durna decyzja, żeby mieć te Tesle i co, ja będę z małym dzieckiem tą Teslą jeździć? Znaczy u nas jest po prostu od zatrzęsienia Tesli, jest wszędzie, wszyscy mają Tesle. I to jest po prostu tańsze, bo u nas jest bardzo tani prąd, więc faktycznie, i wszędzie są te wtyki do aut elektrycznych, więc u nas jest dużo elektryków. I myślałam, żeby sobie elektryka sprawić i tak czułam, że tak fajne to przyspieszenie i to, że ten dach jest w ogóle przeszklony, że widzisz chmury i zorze polarną jak jest. No po prostu mi się to bardzo podobało, a później sobie zdałam sprawę, że po prostu auto to jest auto, no. Mam jechać i być bezpieczne. Nie ma mi robić efektu wow. Asiu, ten podcast jest o zmianie, więc tak cię dopytam, czy to ty się zmieniłaś, dzięki czemu zaczęłaś jeździć samochodem, czy to jazda samochodem ciebie zmieniła? I tak, bo ja się musiałam zmienić, żeby podjąć tę decyzję i sobie bardzo wiele rzeczy też w głowie poukładać i wziąć jednak, poczuć, że stoję na dwóch nogach i że muszę się za siebie wziąć odpowiedzialność i też sama jeździć samochodem, ale też jazda mnie zmieniła, bo czuję, że więcej rzeczy jestem w stanie sama zrobić i więcej w stanie jestem sama załatwić i też mam takie wrażenie, że też mogę większe do fajnych miejsc zabrać moją córkę dzięki temu, że jeżdżę samochodem. Więc no to jest, myślę, że bardzo, bardzo takie rozwijające w obie te strony. Asiu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci również. Chciałam od dawna porozmawiać z tobą na ten temat, kiedy widziałam błysk w oczach, kiedy siedziałaś za kierownicą i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie też inspirująca dla innych kobiet, nie tylko kobiet, które właśnie chciałyby jeździć, ale się boją i tak nie wiedzą, co jest z nimi nie tak, a ja po prostu... Bardzo w ogóle dużo osób przekonałam i bardzo dużo dziewczyn poszło, dokończyło na przykład kurs prawa jazdy albo podjęło jeszcze raz próbę zdania egzaminu i jeździ dzięki mnie. W sensie piszą mi otwarcie, że dzięki tobie zaczęłam jeździć, bo ty się przełamałaś. I ja w końcu, a nasza historia na przykład była bardzo podobna i ja się dzięki tobie też to zrobiłam. Także ja mam tak samo. To faktycznie ma moc. Kiedy opowiadam o tej wulkanizacji, to zawsze otrzymuję mnóstwo wiadomości, w których panie i panowie piszą, że mają podobne przeboje i cieszą się, że ja o tym mówię, bo czują się przegrywami najgorszymi na świecie, a kiedy właśnie ktoś taki jak ja o tym mówi, to zdają sobie sprawę z tego, że to jest powszechny problem. Także bardzo ci dziękuję za te wszystkie opowieści. Życzę ci i sobie, żebyśmy kiedyś się spotkały i razem pojechały siebie do centrum Warszawy. Możemy do tego salonu Volvo pójść i podotykać trochę Volvo XC40. Dobrze, to tak zrobimy. Dziękuję. Do skitu. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Przypominam, że moje podcasty znajdziecie na YouTubie oraz na platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.